Cześć Wam. Chciałbym się odnieść do zmian, które zachodzą w Polsce dotyczące naszych wód, czyli zmian w Polskim Związku Wędkarskim, zmian dotyczących wód polskich i chyba bez zmian dotyczący niezadowolenia wędkarzy. Bo chyba to jest bez zmian. Wędkarze nie są zadowoleni z zarządzania naszych wód, z zarządzania naszymi wodami. Ale zobaczcie, co się dzieje. Jest to bardzo gorący temat. Bardzo, bardzo gorący temat na dzień dzisiejszy. Nie lubię komentować rzeczywistości. Uważam, że nie przynosi to żadnego skutku po prostu. Więc czynię to pierwszy raz. Dziwi mnie trochę to, co widzę w internecie w różnych okresach, że jest wielka burza, że jest wielka afera. Ale mam wrażenie, że ona jest dla afery. Nie wiem, być może jest dla zebrania zasięgu, lajków. Fajnie jest podejmować tematy kontrowersyjne, podżegać, dać jakąś tam kość kontrowersyjną. No i wtedy wszyscy komentują, wszyscy są oburzeni. Niektórzy potwierdzają, niektórzy nie. Raczej wszyscy są zgodni co do tego, że nie ma naszych, że nie ma w naszych wodach ryb i jest tak, jak jest. Wodom polskim myślę, że zależy na tym samym, co PZW. Na pieniądzach. Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu raczej zależy na pieniądzach. Wędkarzom zależy na rybach. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale z tego, co czytam, no to niezadowolenie głównie jest z tego powodu, że tych ryb po prostu w naszych zbiornikach nie ma. Albo jest ich bardzo mała ilość. Swoją drogą, ostatnie badania, jakie przeprowadził pan doktor Andrzej Kapusta na... Zresztą nie ostatnie, bo bada jeziora od lat. W różnych miejscach. W Morskim Oku, w jeziorach Parku Narodowego, czyli takich niedotkniętych tą presją. W jeziorach zwykłych, gminnych i bada tą populację ryb. I biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, analizy różnego rodzaju, badanie zawartości tlenu, badanie przejrzystości tego zbiornika, badanie całej ichtiofauny, ma wnioski, które przedstawił na ostatniej konferencji w Instytucie Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna. Na konferencji zorganizowanej dla wszystkich użytkowników właśnie, którzy, jak ja powiem użytkowników rybackich, to moim zdaniem zaraz się kojarzy wędkarzom z czymś takim, a to ci rybacy, kłusownicy. Dla mnie to jest niesłychane. Ale są kłusownicy oczywiście. I są kłusownicy nazywani rybakami. Ale moim zdaniem to są najemnicy PZW, którzy nie opiekują się jeziorem. Jezioro jest wydzierżawiane przez Polski Związek Wędkarski. Nie ma tam rybaka, który jest równocześnie na przykład ichtiologiem i zarządza tym jeziorem. Robi prace związane, krótko mówiąc, z tym, żeby właśnie ryb było więcej. Nie znam rybaka, sam jestem rybakiem. Nie mogę zarządzać za żadnym jeziorem. Wody Polskie nie zgodziły się na to, żeby dać pod patronatem Fundacji Ratuj Ryby jezioro, którym się chciało zajmować kilka społeczności lokalnych. Mieszkańcy, szkoły, dzieci. Mieliśmy tym jeziorem zarządzać i pokazać, w ten sposób zarządzać, żeby pokazać, ile natura ma siły
ile ma, natura ma zdolności, żeby odbudować zbiornik. Ale tej naturze oczywiście trzeba pomóc. No i teraz wracając. Aha, jeszcze ten wniosek pana Andrzeja. Ryb jest dużo, tylko ona jest mała. Ona jest średnia. Przeważnie dochodzi do kilku takich scenariuszy. Jeden to taki, że ryb jest dużo, ale one wręcz, można powiedzieć na skróty, karmować je ją. Czyli nie mają bazy pokarmowej w tym jeziorze. Nie mają drapieżników, które by to regulowały. Sorry. Muszę kontrolować psy. One nie gonią zwierząt, ale w lesie są małe dziczki, więc nie chcę, żeby je rozganiały. Wstrzymam. Dobra, mam je. Czyli w naszych jeziorach ogólnie wcale nie jest bardzo mało ryb. Tylko te ryby to są te, które nas nie satysfakcjonują jako wędkarzy. Przepraszam, że tak mówię we wszystkich imieniu. Ale moim zdaniem to tak troszeczkę jest. Każdy jest dzisiaj nastawiony na drapieżnika. Każdy by tego drapieżnika chciał złowić. Ewentualnie są oczywiście osoby, które łowią karpie. Są przerabiane zbiorniki komercyjne na typowo stowy karpiowe. Jeżeli ktoś zarządza też, to też taka uwaga na marginesie. Jeżeli ktoś zarządza takimi stawami nie w taki sposób, jak na przykład kolega z klasy Marek Halas, który ma bardzo duże pojęcie o zarządzaniu wodą, o gatunkach, o tym, co te karpie robią w zbiorniku, o tym, żeby kontrolować ich ilość, o tym, żeby dbać o to, żeby tam był pokarm, o to, żeby dbać, żeby te ryby miały się gdzie schować i tak dalej, i tak dalej. Także ryb jest dużo, ale one są nieduże. One albo nie mają bazy pokarmowej i nie mają co jeść po prostu i karłować je ją, albo nie mają drapieżników, które to drapieżniki głównie wyciągane są właśnie przez wędkarzy. Też oczywiście przez tych, nazwę to w cudzysłowie, kusowników, tych zwanych ogólnie rybakami, co skrzywdzące dla kilkuset osób, które faktycznie zarządzają dzisiaj w Polsce, jest ich coraz mniej, opiekują się jeziorami. No ale okej, okay, no tak lubimy spłycać różnego rodzaju teorie. Ale co jest dla mnie najbardziej ważne w tym wszystkim, to i do tego chciałem się ustosunkować, bo normalnie mówię, nie lubię komentować rzeczywistości, ale przeraża mnie jedna rzecz. Skoro wędkarze chcą ryb i doskonale wiedzą przecież, jak wcześniej było zarządzane nasze wody i nie są zadowoleni z działalności PZW, mniej więcej mogą sobie skojarzyć, jak wcześniej były zarządzane wody przez RZGW czy Wody Polskie, które jeszcze nie przejmowały jezior. Przecież są fakty, są działania, nad którymi można się śmiało pochylić i na ich podstawie stwierdzić, a nie na podstawie jakichś plotek i tak dalej. Do rzeczy. Skoro wędkarze chcą ryb, bo to jest dobre wymaganie, że tak się wyrażę. Ktoś powie, ja płacę, ja wymagam, mogę podejść do tej wody, wyciągam ile chcę, ja za to płacę, wszyscy inni płacą, więc tam powinno tyle być. No nie, no tak to nie działa. Natomiast najbardziej przerażające jest to, że skoro chcą ryby, skoro chcemy ryb, to czemu w tej całej dyskusji, która trwa od kilku tygodni, być może miesiąca, nie wiem, nikt nie spojrzy na najważniejsze. Z jakiego powodu są ryby w zbiorniku? Jak to się dzieje, że tam jest dużo ryb? Co trzeba zrobić, żeby tych ryb było dużo? I to jest najbardziej przykre, że nikt nie zwraca na to uwagi. Są różnego rodzaju tematy poboczne poruszane, kontrowersje, niezadowolenie, hejt ogromny, nawet
zwracana jest uwaga na zarybienia, gdzie kwota podana na dzień dzisiejszy przez Wody Polskie jest oczywiście, że oderwana totalnie od rzeczywistości, totalnie, co też świadczy o tym, jakie jest pojęcie w zarządzaniu tymi zbiornikami, czy w zarządzaniu, czy we wcześniejszych kwotach zarybieniowych na naszych wodach. Czyli zobaczcie, nie orientujemy się chyba tutaj troszeczkę, ale najbardziej, co mnie dotknęło, to to, że w tej całej dyskusji nie ma słowa o środowisku naturalnym, bez którego te ryby żyć nie będą. Nie ma mowy o roślinach, nie ma mowy o trzcinie, nie ma mowy o tym, żeby tam było więcej tlenu. Nie ma mowy o jakiejkolwiek rekultywacji jezior, która dzisiaj osobiście uważam, że jest najważniejsza. Mamy osady denne. 2000 jezior nam umarło w 100 ostatnich latach przez eutrofizację. I zobaczcie, w żadnym z programów, zarówno ja przynajmniej nie doczytałem, Wód Polskich, które chcą przejąć te wody i zarządzać nimi, winny mieć doświadczenie jako organizacja państwowa, która swoją drogą oczywiście wykorzystuje swoją pozycję, ale na Boga, czemu tam nie ma, i to jest komunikat i apel też zarówno do PZW i do Wód Polskich, dlaczego nie ma w tych wszystkich programach najważniejszego? Żeby oczyścić linię brzegową z nadmiernej ilości pomostów, a może żeby nawet, może kontrowersyjne na przykład, ale uważam, że to jest, ja bym tak poczynił przynajmniej, reglamentować ilości wędkarzy na danym zbiorniku. Dzieje się tak w Europie. No natura, czy ten las, w którym ja się znajduję, jest w stanie pomieścić tyle, a nie więcej zwierząt. Jest w stanie wykarmić tyle, a nie więcej zwierząt. Jeżeli tutaj nawet ten Polski Związek Łowiecki miałby na tym lesie, w którym ja się znajduję, skądinąd jest tu bardzo dużo donieli, zamiast, nie wiem, dwóch tych myśliwych sprzedać czy oddać ten las 200 myśliwym, no to jak ma ta zwierzyna tu się urodzić, być, żyć, funkcjonować? No w jeden sezon jej po prostu nie będzie. Więc nawet takie czynniki nie są brane pod uwagę. A to wszystko jest najprostszą zasad funkcjonowania biologii, przyrody. I tego nie ma w programach. I najgorsze jest też to, że nie ma tego w dyskusji. Ludzie, którzy, no rozumiem, że chcą właśnie, żeby było więcej tych ryb, nie zwracają uwagi na najważniejsze w programie. Są ludzie, którzy chodzą do najważniejszych polityków z tymi skargami. I co? Są ludzie, którzy idą do tych wód na przykład polskich i mówią, proszę bardzo, takie zaniedbania, takie pieniądze i tak dalej. Ktoś to podniósł, zobaczył, o, dziękuję za informację. Zaraz będzie lepiej, zobaczycie. I my w to wierzymy. To jest niesłychane. Nie zwracając uwagi na najważniejsze. No nie będzie ryb, jeżeli nie będzie tlenu. Nie będzie ryb, jeżeli nie będzie trzcin, jeżeli nie będzie roślinności, jeżeli nie będzie miejsc tarłowych, o które trzeba też zadbać, bo jest strefa przydenna naprawdę oblepiona generalnie mułem, nawet w bardzo czystych, głębokich jeziorach mazurskich, co możecie zobaczyć na filmie dotyczącym sielawy na YouTubie. Tam jest to wszystko omawiane. Na każdym jeziorze, w którym jesteśmy, czy w każdym gospodarstwie, staram się omówić czynnik, który powoduje, nie dość, że chodzi o prace, które są poczynione w welęgarnictwie, żeby tych ryb było więcej i po co się robi, omawiając dany gatunek, to też zwracamy uwagę na zbiorniki, w których jesteśmy. I mniej więcej kilka tam informacji przemycanych jest. Ale czemu w najważniejszych instytucjach czy stowarzyszeniach, które się zajmują tym, bo nie wiem jak nazwać PZW, nie ma najważniejszego programu dotyczącego odbudowy warunków, które my jako ludzie, dewastujący to całe środowisko, uważam, że powinniśmy pomóc
ponownym odrodzeniu się. To jak mają być ryby, powiedzcie? To jest niesłychane. Jeszcze coś bardziej powiem, być może coś dziwnego, ale jeżeli ja dzisiaj, przypuśćmy, bym zarządzał, jakiś bym był, nie wiem, prezesem zarządu głównego, który niestety też oczywiście nic nie może w okręgach, co jest w ogóle jakiś absurd, czyli mamy komórkę centralną, która nie może wpłynąć na komórki okręgowe. Albo zarządzać, czy też dawać plan dotyczący, no właśnie, prac związanych, żeby tych ryb było więcej. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania hurtowni, magazynu, budki z hot dogami, do której trzeba kupić bułkę, no bo nie sprzedamy hot doga bez bułki. Nie wyobrażam sobie magazynu, w którym jest przystawionych pod rampę 100 tirów, każdy chce naładować całą lufę tego towaru, ale nikt nie zwraca uwagi, że tam na produkcji nikogo nie ma. Nawet nie ma tych magazynierów, którzy mają tymi widlakami załadować ten pakunek. Nie no, cyrk. I my nie zwracamy na to uwagi. I to jest cyrk. Ale to jest przede wszystkim przykre, że każdy chce więcej, bo mówiłem troszeczkę o PZW, mówiłem troszeczkę o Wodach Polskich. A teraz powiem o nas, o wędkarzach. Ja też się czuję wędkarzem. Zrezygnowałem do 10% z wędkowania. Nie mam po prostu też na to czasu, chociaż nad wodą jestem codziennie w sezonie, ale z innych powodów. Związanych z edukacją dzieci, czy z budową choinek dla targisk, lub też monitoringiem środowiskowym różnych zbiorników. Zwłaszcza takich, których wcześniej widziałem 20 lat je i teraz mogę porównać, jaka jest sytuacja, jaki jest stan faktycznie tego zbiornika. Ale wracając do wędkarzy. Skoro chcemy naprawdę ryb, to czemu nie łożymy na najważniejsze? Czemu, skoro te ryby dają tylu nam, osobom, influencerom, przypuśćmy, osobom ze szczytu tych, nazwę to, wędkarskiego świata, temu okręgowi, czy też PZW ogólnie zwąc Wodą Polskim. Czemu my nie mówimy o najważniejszym? Czemu my nie wspieramy edukacji dotyczącej rodzaju działań, które trzeba poczynić, żeby tych ryb było więcej? Czemu nie ograniczymy wiosennego spinningu? Czemu, skoro wsadzam do portu choinki od 7 lat i celowo je pokazuję, żeby pokazać rodzaj działań? Ktoś inny patrzy, o, jest dużo ryb, dobra, pasuje, wrzucił choinki, wyciągnę 200 sandaczy z gniazd. Ile chcemy brać cały czas? Ile mamy pożytku z tych ryb? Niektórzy wręcz pieniędzy dosłownie. A ile chcemy zainwestować swojego czasu, swojej energii, swojej wiedzy, swojego, nie wiem, zasięgu, propagowania różnych rzeczy, które mają przynieść skutek, z którego podobno wszyscy będziemy zadowoleni? Czyli co zrobić, żeby było więcej ryb? Jest film o mikroorganizmach, przyjrzyjmy się na YouTubie, na stronie Ratuj Ryby. Mam chyba 300 wyświetleń. Ja się śmieję, sorry. Jeden z najważniejszych filmów generalnie, jeżeli chodzi o biologię mikroorganizmów, bez których nie będzie żadnych ryb w zbiorniku. I on nie będzie... Być może wszyscy wiemy o nich oczywiście i nie jest to interesujące. Ale... mam taką prośbę. Weźmy się, zastanówmy wszyscy. Pomyślmy w naszych głowach, że bez inwestycji tego czasu, środków, działań naszych, sprzątań, uczestnictwa w różnych zebraniach, deklarowania swoich uwag w normalny sposób, chodzenie, te głosowanie, skoro tak zależy,
merytoryczne wpływanie na kształt tych obrad, czy docelowo kształt tych jezior. Czemu my nie poświęcimy 1%? 1%. Chciałbym, żeby to było 10%. Normalnie w przyrodzie 50 na 50. Wtedy jest równowaga. Ale marzeniem moim jest, żebyśmy poświęcili 10%. 10% z tego, co bierzemy z wody. Bierzemy z klimatu nad tą wodą. Bierzemy z tego czystego powietrza. Bierzemy z tej rekreacji. Bierzemy z tego, nie wiem, odpoczynku. Refleksji jakichkolwiek. Naładowania energii pozytywnej. Czemu my nie chcemy z powrotem dać 1%? 10%. Co super by było. Czemu my tego nie chcemy? Zobaczcie, nie ma o tym w ogóle nigdzie mowy. To jest niesłychane. Czemu my nie mamy w sobie w ogóle czegoś takiego, że no jestem troszeczkę zobowiązany, no, żeby jednak dać. Chcę, żeby było więcej ryb? No to robię wszystko, żeby było więcej ryb. Będzie więcej ryb. To jest, słuchajcie, dla mnie niesłychane. Ja nie namawiam każdego, żeby robił od razu to, co ja, bo ja jestem troszkę inaczej zafiksowany. Ale ja to też poczyniłem z takiego troszeczkę, nie wiem, jak to określić, wdzięczności. Ja wyłowiłem z wód na świecie grubo ponad tonę ryb. Nie wiem, czy nie więcej. No. Oczywiście łowiłem w czasach, kiedy tych ryb było bardzo dużo. Co mi oczywiście nie tłumaczy. Bardzo dużo ryb wziąłem. Zjadłem. Ja dzieci w szkołach uczę, żeby jeść ryby. Ale żeby się zastanowić, co powoduje, że tych ryb jest więcej. Co one w ogóle dają naszemu zdrowiu. Od wszystkich mikroelementów. Pokwasy nienasycone, witaminy A, D, E. Odporność. Zdrowie naprawdę bardzo, bardzo. Jest to jedno z pokarmów dzisiaj naturalnych, które ma prawo być zdrowe. Zamiast tego kurczaka, indyka z pół litrem antybiotyku, czy też trzody chlewnej, która jak się wchodzi do obory i zabijają tą pierwszą część, to tam do tych drugich już z prądem nie muszą podchodzić, bo ona ze stresu padła i jest martwa. My to jemy. Ten stres, ten kwas mlekowy, to wszystko, co zachodzi biologicznie w ciele, w organizmie. Więc namawiam dzieciaki do tego, żeby jadły ryby, żeby zobaczyły, ile one nam dają, ale żebyśmy my się też zastanowili, jak to żyje, co powoduje, że tego jest więcej. I nawet jeżeli nie interesuje nas ten cały ekosystem i te klocki, bez którego jak jeden wyciągniemy, wszystko legnie. Nawet jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie ze swojego egoistycznego punktu widzenia, to i tak ja, jeżeli czegoś chcę więcej, to robię wszystko, żeby na tej kupce było tego więcej. I zastanawiam się, co trzeba zrobić, to robię. Więc widząc, jaka jest różnica po swoim życiu w tych wodach, uznałem, prosząc ponad rok Polski Związek Wędkarski, żeby jakoś mnie przyjęli z tą moją pasją, z wiedzą, z chęcią działań, z chęcią edukacji dzieci na zawodach wędkarskich, na przykład właśnie, żeby miały tą wiedzę. Niech sobie robią potem z tą wiedzą, co chcą. Ale nikt nie będzie mylił jazia z płotką. Wszyscy będą wiedzieli, że łowienie wiosną w takim porcie, nawet jak się łowi inne ryby, a 98% ryb tam zimuje, to rozproszą te ryby. One uciekną. Tak jak ja wejdę do tego lasu i przepłoszę stado danieli, to one pójdą w inny las.
One tu być może za parę dni wrócą. A jak jeżeli z portu wyjdą, to one może się w Świedzące zatrzymają. 20 km w kolejny port, taki większy. Albo po prostu spłyną z wodą. Być może stracą na tyle energii, że niektóre nie będą miały siły do tego, żeby przystąpić do tarła. Po cholery my to robimy? Naprawdę tego nie wiemy? No i byłem w tym PZW. Nie przyjęli mnie do pracy. Uznali, że bez sensu jest edukować dzieci podczas zawodów wędkarskich. Następnie chodziłem po sklepach wędkarskich. Szukałem osób, które by były zainteresowane założeniem stowarzyszenia wydzierżawienia. Wtedy jeszcze można było. Ja jako ichtiolog, jako prezes fundacji zajmujący się tym tematem z naukowym patronem Instytutu Rybacza Śródlądowego, z pomocą nauki i z pomocą ichtiologów nie dotrzymałem takiej wody, ale wcześniej chciałem to zrobić z ludźmi. Nikt nie chciał. Mi to bardzo zastanowiło. No ale jak? Nie chcemy. Jak zrobisz i tam będą ryby, to nas zawołaj. My przyjedziemy, super będzie posiedzieć, pogadać i tam... Bo teraz nie mamy czasu. No tak, jeżeli wszyscy mamy czas na to, żeby wławiać ryby, jeżeli Wody Polskie i PZW w tej chwili w swoich programach nie mają odnowy warunków, miejsc, życia i warunków tych ryb w zbiornikach, to myślicie, że będzie więcej ryb? Nie. Nie. Przez nasze kłótnie, przez nasze niesprecyzowanie oczywistych argumentów, najważniejszych, żeby funkcjonowała przyroda, przez propagowanie najważniejszych rzeczy, nie pierdół internetowych, nie jakichś fake newsów, nie jakiś afer dla afer, tylko rzetelnie. To są klocki, na podstawie ułożenia których będą więcej ryb. My chcemy, żeby te klocki były poukładane. Pewno, że się wszystkiego nie da zrobić od razu, ale dzisiaj nie ma procenta dyskusji w tej publicznej debacie, o ile można to nazwać debatą, raczej hejtem, dotyczącego najważniejszego. I to mnie niesamowicie zaskoczyło, zasmuciło i przeraziło. I dlatego chciałem nagrać ten apel, prośbę o to, żebyśmy się zastanowili faktycznie i zaczęli działać dla tych wód. Dać 1 albo 10, najlepiej 50, niemożliwe dzisiaj, nie łudzę się. Zajmuję się 7 lat, 700 działań zostało zorganizowanych, 100 rocznie. I na takie sprzątanie brzegu Warty, gdzie kilka tysięcy ludzi chce przyjść nad rzekę i zebrać 10 ton śmieci. Śmieci, które bezpośrednio w tym samym sezonie wpływają na wszystkie organizmy, które tam żyją. Ktoś powie, a tam, bo ten... No nie, wpływają na wszystkie organizmy bezpośrednio, na które tam żyją. Docelowo wpływają na nasz organizm, bo my tą wodę wypijemy. Bo my te ryby chcemy ktoś tam zjeść. Nie polecam oczywiście nikomu jedzenia ryb z rzeki Warty. Szkoda zdrowia, na serio. To jest tak samo, jakbyśmy tego łososia jedli. Ale my się zatrujemy tym. I skoro tyle ludzi chce posprzątać i tak dalej, to zobaczcie, jaka sytuacja. 7 lat, 8 sprzątanie. Nie ma w tej chwili takiego mechanizmu. Wczoraj byłem też na konferencji spytać ministrów, jak to jest możliwe w ogóle, że w ich teraz programach dotyczących zaopiekowania się wodami, czy też inwestycji, rozwoju wód w Polsce nie ma w programie rzeczy, które są najważniejsze. Niesłychane jest to, że społeczeństwo, będę się powtarzał, nie reaguje na te rzeczy, więc skoro nie reaguje, to znaczy, że jest okej. Albo cieszymy się, że nie mają świadomości w najważniejszym.
Zróbmy coś dla tych wód. Zróbmy coś dla tych wód. Propagujmy działania. Propagujmy więcej działań. Zróbmy coś w małych miejscowościach. Przyłączmy się do sprzątania jakiejś rzeczki. Chcecie wykorzystać sprzątanie brzegu Warty? To dołączcie się do tego sprzątania brzegu Warty. Jeżeli robicie coś fajnego, jeżeli jesteście jakąś grupką społeczną, która też chce się pokazać przy tej akcji, to jest właśnie akcja dla was. Bo będzie milion zasięgu. Jeżeli jest jakiś rodzic, który chciałby, o patrzy, fajne rzeczy robimy i tak dalej, oddam tego dzieciaka. Czemu nie patrzymy na to, że Polski Związek Wędkarski, organizując rozmaite zawody wędkarskie, nie zrobi przed zawodami godzinnej prelekcji, dyskusji dotyczącej najważniejszych rzeczy. Działań, albo biologii, albo ichtiologii danego zbiornika. Czemu na innych zawodach wędkarskich, na które się chciałem kilka razy dostać? Miałem informację, Sebastian, my tam co prawda przyjeżdżamy z żonami i tak dalej, bo dwa dni zawody są, ale nie ma sensu, żebyś przyjeżdżał, bo my tam chlejemy. Żony są po to, żeby dzieci nasze... Na serio taką informację uzyskałem. Żony są po to, żeby nasze dzieci pilnowały i tak dalej, wieczorami, ale nie, my tam... Nie. Lepiej nie. Albo czasami nie bierzemy w ogóle tych dzieciaków, no bo też pijemy, więc tam nie będzie dzieci. Nie będziesz mógł kogo edukować. A wiesz, jak jest wędkarze, jak nawet będziesz chciał przedstawić jakieś propozycje, czy jakiś program, czy jakieś działanie, to i tak tam nie interesują się tym. No i to jest trochę smutna prawda. Zobaczcie, czemu nie ma tego egzaminu na kartę wędkarską. Można ją kupić. Czemu przy egzaminie na kartę wędkarską nie ma pytań dotyczących właśnie tych najważniejszych aspektów? Dziki, chodź tu. Po to, że jeżeli ktoś zdałby ten egzamin, no to miałby już to abecadło w głowie. Nie wychodziłby na gniazda sandaczowe, nie łowił tych ryb. Uszanowałby wiosnę. Jeżeli 1 czerwca będzie niska temperatura, poprzedzona dwutygodniami jakieś też obniżenia temperatury, to odpuści sobie te 2 dni czy 10 dni czerwca. Nie będzie łowił 700 tysięcy tak naprawdę potencjalnych sandaczy, łowiąc jedną rybę. Takie jest przełożenie. Myślicie, że jak wyłowimy sandacza z gniazda i go wpuścimy do wody i powiemy, no dobra, bo ja tam nie biorę go, to on wróci na gniazdo i będzie dalej pilnował te ikry? Tak myślicie? Myślicie, że nikt nie zje tej ikry w międzyczasie? No kurczę, to są organizmy. To jest normalna, prosta biologia. Czemu my siły, ciężkości nie damy tam? Na serio. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, o której nie dokończyłem. Zatrważająca. Ale ja nie wiem, czy to nie jest jedno z takich ważnych, głównych rozwiązań. Więc jak ja bym był tym prezesem PZW, to ja bym zrobił i był odpowiedzialny za oczywiście jakiekolwiek decyzje w Polsce, w tych okręgach, to ja bym powiedział, słuchajcie panowie, jeżeli chcemy faktycznie, żeby tych ryb było więcej, to zamykamy jeziora na 2 lata. Tak, zamykamy jeziora na 2 lata. Może w jednej części takiej wędkarze sobie przyjadą, każdy jest dzisiaj mobilny, jeździmy po całym świecie. Dajmy oddech tej naturze. Dorybmy, zróbmy porządek, zobaczmy jak funkcjonuje tam cały ekosystem, cała ich fauna. Może się da zrobić coś z osadami dennymi. Może się da w pewnym okresie, w którym można to zrobić, nie ma takich strat w tlenie, nawet pustą, otwartym włokiem przeciągnąć siecią te osady denne, żeby się wzruszyły, żeby ten siarkowodór się uwolnił, żeby te strefy beztlenowe jednak troszeczkę tam zbombardować. Oczywiście jest dużo innych metod biologicznych, chemicznych, fizycznych, ale mechaniczna to jest też jedna z nich. Takie działania powinny być dzisiaj robione w Polsce.
bo zaraz nie będziemy mieli ryb. Wcale. Bo zaraz możemy nie mieć jezior. A jeżeli za 5 lat się obudzimy i powiemy, dobra, to robimy międzynarodowy taki ogólnopolski program dotyczący zarybiania tych zbiorników, to wiecie, co się może stać? My możemy nie mieć gdzie tych ryb puszczać. Naprawdę. Te zbiorniki nie będą dostosowane do tego, żeby przyjąć te ryby. Za 5 lat to może szybko, ale w myśl tego, co teraz postępuje, wcale nie musi to być duży okres. Karta mi się skończyła, więc muszę tu dograć. Musiałbym na koniec po prostu was pozdrowić serdecznie. I chyba wysłać prośbę, żebyśmy się naprawdę zastanowili nad tym. I przemyśleli i dmuchali w to, co przynosi skutek. Komentowanie rzeczywistości, lajkowanie bzdur, udostępnianie afer dla afer. Nic z tego nie wynika. Na serio, nic z tego nie wynika. Nie przynosi żadnego skutku. Jest więcej ryb z tego powodu? Nie. Więcej ryb z tego powodu będzie, jeżeli coś zaczniemy robić. I wspierać te działania. Na serio. Pozdrawiam was serdecznie.